Witam, dzień dobry Państwu. Piękne kwiatki. Jadę na rehabilitację. Myślę, że zdążę. Później stamtąd już się urywam. Jadę na pogrzeb do Jacka. Ciekaw jestem, chyba dużo będzie ludzi. Wziąłem mundur, wziąłem buty, znaczy lakiery, no pół buty czarne, spodnie jakieś tam inne. Chłopak odszedł we własne urodziny. Nie miał rodziny, nie miał nikogo, 58 lat. Miał tam, nie wiem, dziewczynę, kochankę, przyjaciółkę i kupę nas przyjaciół. Na Facebooku był u mnie chyba dwa, od początku w zasadzie. Przeżegnałem, nie wiem, nie pamiętam, już na taki głowaciały chodzę. Pogoda, ciśnienie swoje robi. Rano wstaje, ciśnienie mierzy, słabe jak jasny gwint. Nie wiem. Czy te leki, które biorę, za mało dają? Bo były całe, no to było za duże. Połówki było dobrze do pewnego jakiegoś momentu. Było tam 120, 115 powiedzmy początkowe. A teraz kurczę pieczone początkowe. 110, 107, 105, 102. Środkowe poniżej 50. Kurczę pieczone. No puls, no dobry, no bo... O, wnuczek szedł chyba. Gdzie przez miasto jechałem? Przez miasto chyba. Jakiś kawałek temu helikopter lądował na rogu Puławski i Okulickiego, gdzie było skrzyżowanie zablokowane, bo tylko w tym miejscu może wylądować w mieście. Znaczy się nie w centrum, bo nie ma miejsca, tylko to miejsce. I z miasta straż przywozi na sygnale ludzi, a tutaj ktoś miał wylew. Domu radiotelefon włączony i skalerę znalazł, kanał, na którym się wszystko odbywało. Kurczę pieczone, te cięgła są powymieniane, ale takie mam wrażenie, jakby gorzej było. Kurczę pieczone, może nie wyciskam całkowicie dokładnie, no. Ale łożysko najważniejsze, nie wyje. Było się pnięte. A tam jak wybijał mechanik z boku stałem, no mówi, o, rozleciało się na fragmenty. No to znaczy, że jak się wybija to łożysko z piasty, to z reguły jest, nie rozsypuje się. A tu się rozsypało. No nie ma nawet na ogólnych obrotach. Trzeba będzie jeszcze zrobić filtr paliwa, wymienić, ale to już nie będę robił. Za dużo zapłaciłem za samorobociznę, nie powiem, już nie będę mówił, już temat zakończę. Mam nauczkę, że się nie chodzi. Tylko moja połówka to są znajomi, nie oszukają cię w ogóle i tym podobne to. Brata mówi znajomi, oni cię to, tamto znają. Tacy najwięcej rżną ludzi ze swoich, jak to się mówi, ile wlezie. Dzwoniłem do Kozieni, co mi powiedział, panie Marku, no mówi 150 zł, mówi, to jest maksymalnie, to nawet słuchajcie, gdybym pojechał taki szmat drogi 80, 80, 160, to i tak bym jeszcze zarobiony był. Mało pali.
A na koniec to chciał mi wcisnąć, że turbinę mam poszkodzoną. Bo jego zdaniem to 1.4 powinien mieć kopyto, jak to się mówi. No to człowiek przyzwyczajony w lepszych samochodach, to on tak, a ten tak chodzi po prostu. Turbina działa, wszystko jest, tam jest na zasadzie innej, to wszystko działa w 1.4 niż w innych. Filtr jest po prostu paliwa, no zapchany, bo nikt nie wymieniał. No. No i proste rozwiązanie, że tak powiem. No. Są takie przerwy, jak gdyby, no, jakby no, zapchany był w pewnym momencie, no jak tam ciśniesz, no to tam ten, no, pompa, nie wiem, chyba czy tam podaje no to paliwo, nie? I idzie całkowicie. No takie ma zamulenia, no, nazwijmy. I wszędzie, na forach, wszędzie wyczytałem, że właśnie, że to jest wina filtra paliwa. Tylko, że u mnie jest, może być jakiś typ inny, powiedzmy, no, tego filtra, inaczej zastosowany, ponieważ zasilanie, podgrzewanie elektryczne, powiedzmy, jest proste, znaczy z poziomu, z boku, wtyczka i gniazdo. Natomiast te filtry mają w dół, ale w dół nie może być, bo jest dolotowe do turbiny, jak to się te wszystkie, no i co, mam wąż plastikowy rozwalić, żeby wtyczkę wsadzić, no to jest głupie. Czyli jest to jakiś typ inny i trzeba szukać ewentualnie, co by, jak to się mówi, zrobić to, jak Bóg przykazał. Z kolei następny mechanik tam u niego, to są wkłady, tylko wkład się wymienia i wszystko. Żaden wkład. Bo na całym filtrze obudowy są przewody, które wchodzą przelotowe. Jeden jest tylko przelotowy, a reszta wchodzi w filtr, że tak powiem. No, no i jak można rozebrać na części i wyciągnąć? Oni myśleli tak jakby no, papierowy filtr czy coś takiego jak jest, nie? Oni się owszem znają, ale na pewnej grupie, gamie samochodów, ale nie wszystkich. Nie będę tu mówił i się wymądrzał, kochani, bo między wami też mogą być, mili państwo, osoby, które, no powiedzmy, zęby zjadły na mechanice, ale ja też nie, 40 parę lat za kierownicą, to swoje też robię, bo nieraz siedziałem i płakałem, bo nie wiedziałem, jak zrobić, szedłem do kierowcy innego, to się podśmiewali, poszedłem do dyrektora, on się w ogóle nie zna. Poszedłem za bramę do innego firmy obok i mechanika. Mechanik powiedział tak, tak, masz zrobić, tak, tak, tak. I byłem mądry. Wiedziałem, jak to zrobić. A wszyscy są fachowcami, ale jak co do czego przyjdzie, to wiecie, jak to jest. Także tutaj muszę sobie radzić samemu, co i jak się da. Aczkolwiek mechanik sympatyczny był, nie wymądrzał się. Powiedział mi o skrzyni biegów, że... Ja mówię, że nie mam za dużo kasy, bo emerytura mała. No ja mówię, rozumiem, ale na pana miejscu bym się nie bawił tu w uszczelnianie, bo nie wiadomo jeszcze dalej, co tam jest przyczyna, może gdzieś korpus pęknięty. No nie ma jak, bo jest wszystko zażegane. Mówi, kupić gdzieś, mówi, używano skrzynie biegów, mówi, nie są drogie do 1.4 HDI. I mówi, mieć święty spokój, zastanowić się ewentualnie, no bo sprzęgło wiadomo, że trzeba kiedyś wreszcie wymienić. Mówi, za jednym razem, za te same pieniądze. No i będę się rozglądał teraz, szukał jakiegoś pytania, na przykład, czy na skrzyni biegów tej są jakieś znaki fabryczne, żeby rozpoznać. Bo pamiętam, jak miałem Renault Mastera z silnikiem 2,5 litra, to skrzynia biegów miała swoją tabliczkę i po tabliczce można było dojść, co to za skrzynia jest. Podejrzewam, że tutaj na pewno też jakoś coś jest. No zobaczymy, no spokojnie. Na razie jeździmy, zwracamy uwagę. Bez paniki, bez tam, jak to się mówi. Może na razie dam spokój, nie będę za tym samochodem, jak to się mówi, latał. Tu zostawię, bo z kolei no jest obawa w pewnym sensie też, bym powiedział. No do powczorajszym jestem trochę wystraszony, że turbina. No muszę jeszcze kogoś innego dorwać, co ma pojęcie naprawdę. Chyba pojadę do... Jest w Łubiskach za Piasecznem facet, który naprawia remonty, robi turbin.
Ja po prostu do niego pojadę, grzecznie poproszę, co by ten obsłuchał i powiedział. Bo od lat to robi, to musi się znać. Niekoniecznie na całym silniku, ale na tych turbinach, na turbinach, no i z dolotem ze wszystkim musi mieć pojęcie. Pan mechanik powiedział, taki młodszy, no, 30 parę, coś takiego, że w lewym wahaczu, no, mówi, stworzeń troszkę i że dają oznaki luzu. Teraz tylko patrzeć niedługo, jak zacznie pukać. Patrzcie, rok czasu, kurcze pieczone, kupowałem dwa wahacze, nowe nóżki. Trzeba bardzo uważać, jakiego producenta. Czyli ja dałem za komplet 280, to było badziewie prawdopodobnie. To trzeba będzie co najmniej o stówkę droższe. No zobaczymy, na razie to się jeździ. O. Natomiast nie namawiam nikogo do przestępstwa, ale powiedziano mi w ten sposób, bo w październiku mam przegląd. Nie wiadomo na kogo trafię. No to trzeba pod spodem ładnie tam, ile się da, wymyć. A później pojechać na bieżnię stadionowo, żwirową, piaskową, zrobić ze 3/8 i można jechać na przegląd. Śmiać mi się chce, bo ja się nie nadaję do takich rzeczy. No ale Boże, kurczę, trzeba ratować się. Przecież te hamulce trzeba zrobić i tyle. Jest przyjemnie, powiem, jest przyjemnie. Pogoda jest taka, no fajna, bym powiedział. Temperatura na dworze jest 21 stopni. O ile termometr samochodowy podaje dokładnie. Nie wiem jakie ciśnienie jest. Później jak kamerę odłączę też pod szpitalem, to zapytam dziadka Google, jakie ciśnienie atmosferyczne jest. Bo mój organizm trochę działa jednak na zewnętrzne. Nie wiem jak innych osób, ale no mój troszkę działa. To już jest pewne. Stradonem. Czyli jak ja mam na obniżenie ciśnienia, no to jak jest ciśnienie powiedzmy w dół gdzieś tam leci, no to może być faktycznie wtedy źle. Natomiast dla mnie jest zabójcze ciśnienie HP 1028, zauważyłem. Znaczy 25, jak przekroczy, to już jestem do niczego. Zresztą też można się, kochani, zorientować, że na przykład jest takie wrażenie, tak jakby cię oczy bolały, jakiś nacisk byś miał, nie? Coś w tym sensie, no to jest za duże ciśnienie i oczy bolą po prostu. A jak jest słabe, no to jesteś piący, ziewający, jak to się mówi, tak i do bani, jak nazwijmy. Ojejka, kochana, już jesteśmy kawałeczek dosłownie. Jesteśmy w Chylicach. Stąd jest ze 3 km więcej nie ma. Powinienem się wyrobić. Pierwsze to jakiś jest tam ultra coś tam. Podejrzewam, że wiązka laserowa skierowana na kręgosłup w odpowiednie miejsce i ma to tam coś tam robić. Nie wiem. Kiedyś tam ktoś powiedział, no nie powiem kto, no bo nie mogę z względów, jak to się mówi, pewnych, ale no fizykoterapeuta. Dla mnie pieniądze, dla pana Bayer. Ja już wiedziałem co oznacza. Jak to się mówi, my z naszego konta bolimy im przez NFZ. Takie draństwo po prostu. Wiele rzeczy jest bajerem. Nic nie daje.
lepiej moim zdaniem sobie jechać tylko i wyłącznie skrzynię. Wycie, powiedzmy, takie coś w tym sensie. Przyjadę dzisiaj z pogrzebą, miał czasu trochę. To będę szukał rozwiązań właśnie skrzyni, co ile, jak, co i w ogóle się coś dowiedzieć. Gdzieś ostatnio widziałem, tylko nie wiem. Wiem, że do... jedź. Tym Volvem, kurczę, wyciągnę się czai. Gdzie my podjedziemy, może znajdziemy jakąś lukę. Budowie. Brama jest. Tu jest brama. Tam coś jest, czy nie ma. Tu jest. Tam było. Było coś. Pewnie. Wyjedziemy i dopiero wyjedziemy. No i dobra. I stoimy. Szanowni Państwo, jutro nie wiem co jak jest z tym sobie radiem pojechać, no ale kawał drogi znowuż, chyba żeby po prostu przez telefon z nim pogadać i wysłać na serwis, napisać jego imię chociaż powiedzmy i trafi w jego ręce, tak powiem. Dobra, pozdrawiam póki co na razie. Jest godzina 12:36. 4 minuty mam na dojście, przebranie się i wyjście na zabiegi.